Jeżeli chcecie dostać prezent tak samo jak ja, to wystarczy, że zostawicie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Wtedy otworzycie sobie prezent, którego dostajecie ode mnie. Oczywiście wyślę taki prezent do 3 osób. Będzie on zawierał losowe rzeczy, także komentarz, subskrypcja i łapka w górę. No i oczywiście kod Noni w sklepie, bo bez tego nie jesteś brany pod uwagę. Dobra, i jesteśmy w odcinku Pierwsza miejscówka dyskoteka. A jaka, że dyskoteka, to zrobimy dzisiaj też dyskotekę w komentarzach, w lajkach. A co, za każdego lajka, którego tutaj zostawicie, rozdam jednego fałdolca. O Jezus. Już wiem, co się tutaj stanie. Dobra, lecimy. Także dyskoteka. Snipe Jacob stoi przed budynkiem. Tekstury mu się nie załadowały, z tego co wiem. Także gitara, no niestety, stanął i się popłakał. No co ja zrobię? Musimy zrobić, Simon mówi o komputer chyba jakiś gamingowy za 10 koła. Ale żeby taki odcinek taki odcinek jedynie mogę zrobić, jak ten odcinek ze 100 tysięcy lajków osiągnie. To dobra, to się poświęcę już. Ktoś jest za tym beczką? Widziałem tylko czapeczkę. Oczywiście dużo osób jest. I osoba dzisiaj wygrywająca wygrywa tajną przepustkę. Zrób emercyk na ekranie, teraz pokaż tajną przepustkę. Ale nie, że napisz, tylko zrób tajną przepustkę. I tajną przepustkę, i ta tajna przepustka będzie służyć do czegoś, co się stanie w przeciągu następnego miesiąca, bo już mam pomysł. Także dzisiaj gracie o tajną przepustkę. Do końca nie wiadomo, co ona będzie jeszcze robiła, ale niedługo się dowiecie. Także mamy DJ-a, więc warto dzisiaj zająć pierwsze miejsce. Oczywiście bez oszukiwania, bo ja będę sprawdzał tutaj. Trzeba oczywiście ręką albo czymś dotykać budynku, to jest całkiem prawdopodobne i logiczne. Oczywiście teraz trochę więcej mówię niż zawsze na takich odcinkach, bo potem MRC do mnie dzwoni, że nie nagrałeś wystarczającej ilości odcinka. I mnie to denerwuje trochę, bo ja mu nagrywam 30 minut, a on ucina tak dużo, że potem się na mnie wyżywa. Witam. Jak tam się siedziało na kiblu? 18 osób, ale ładnie wszyscy padają. Niby taka duża miejscówka. Dobra, nie pytam, co robisz pod tym prysznicem. Niby taka duża miejscówka, no ale patrz, ale niby znajduje ludzi. I to całkiem prosto, nawet nie wiem, gdzie ja byłem do końca, tak nie ogarniam. O, tutaj mamy kolejnego. Stary, musisz chociaż ręką dotykać budynku. Ty nawet ręką nie dotykałeś budynku, to jest takie trochę oszukane z twojej strony. Ja ledwo cię zauważyłem. Ale tutaj widziałem kogoś, stary. Twoja noga zlała się z tą skrzynką, ledwo cię zauważyłem. Śmietnik, no tak. No tak, śmietnik, no tak. Zapomniałem, że w śmietniku da się chować. Ja zapominam zawsze o tych nowych rzeczach, bo jakby dużo w Fortnite'a nie gram. Ale dziękuję, że wpisujecie mój kod Noli w sklepie, bo dużo osób wpisuje. I na przykład jeżeli bardzo dużo osób by wpisało, to możemy zrobić giveaway na kompa. A czemu nie? Zauważyłem cię, byku, ledwo, ledwo. Dobra, i tak, tutaj chyba będzie wszystko. Jeszcze szybko dach sobie obadamy. Właśnie, coś tak myślałem, że na dachu może ktoś się schować. I punkt dostaje 6 osób. Ale miałeś farta, stary. Dobra, zapraszam przez budynek, zapraszam przed budynek, zapraszam przed budynek. Punkty dostaje Ninisa. Okej, zawsze najśmieszniejsze memy mi wysyła na maila. Dobra, kolejna tutaj osoba. Zresztą ja nie będę czytał emercek, ty zapiszesz wszystkich, bo to tylko przedłuża odcinek bez sensu. To są osoby, które dostają punkt i zapraszam was do następnej rundy. Puh! Także jak widzicie, ten domek jest praktycznie już cały rozwalony przez ludzi. No ale cóż, sobie utrudnili zadanie. Ja zaczynam już szukać, więc jeżeli kogoś znajdę, oczywiście teraz jest po prostu trudniejsza. O, to ja rozwaliłem, nie wiedziałem, że to rozwala. Dobra, nieważne. Teraz jest po prostu trudniejsza runda, że tak powiem. No ale stwierdziłem, że jedna taka runda będzie spoko, taka trudniejsza, bo w tamtej bardzo dużo osób dostało punkty, więc w tej już zniszczymy sobie dużo konkurencji i zobaczymy. O, tutaj bardzo dużo osób jest pochowanych. Dobra, cyk, cyk, cyk. Bardzo fajny jest ten shotgun w ogóle. Deratyzacja tego pomieszczenia jest na wysokim poziomie. Jeżeli nie wiecie, co to znaczy deratyzacja, MRC możesz pokazać na ekranie teraz. Iwona niech przeczyta. Deratyzierung, spülung. Deratyzacja, odszczurzanie, zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub... Cyk, 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 cyk. No fajnie, fajnie, fajnie. Oczywiście pod schodami to ja zawsze sprawdzam. Nigdy się nie kryjcie pod schodami, to jest najbardziej useless pozycja. Ja wiem, że tutaj nie ma praktycznie gdzie się kryć, ale no... Ale nie pod schodami, naprawdę, błagam was. O, dzięki, dzięki za rozkopanie. I tak bym tu zajrzał oczywiście. Oczywiście tutaj osoby próbują uciekać, ale no nie wyszło im to. Pyk, pyk, pyk. Oczywiście ja mam jeszcze minutę czasu na znalezienie całej reszty, 19 osób. Czemu ten kolego tam uciekasz i próbujesz oszukiwać? My misji, ja bym ci chyba minusowy punkt zrobił za to. No, proszę zabrać
punkt za poprzednią rundę tej pani, temu panu, nie wiem dokładnie, ale to było oszukane strasznie z tym boksem, bo nie wiem jak tam się znalazłeś. Jeżeli źle pofrunąłeś, no to trzeba było po prostu sobie dać spokój. Tutaj minusowy punkt stylu dla ciebie. Teraz tak, czy ktoś tutaj jest? No jest, pan Kruk na drzwiach. Ostatnio tutaj ktoś wygrał w takim miejscu, a to Kruczek był. Ojojojojo, jak ja to sprawiłem, 20 sekund do końca. Ojojoj, 20 sekund do końca. Czy ja zdążę zniszczyć? Ten koleś tutaj, nie? Ten koleś tutaj. To było naj... Myślałem, że ten motyl to też koleś. No niestety, byku. Zostało 5 osób. Czy jakoś znajdę 10 sekund jeszcze zostało? 10 sekund. No to zapraszam przed budynek w sumie. Przed. Tam skąd przyszedłem. Także punkt dostaje. Tutaj kolega. Tu. I Twixik. Dobra. Lecimy do następnej rundy. Ostatniej już. Pamiętacie tą miejscówkę? Napiszcie w komentarzu, z którego odcinka to było. Jak się nazywał dokładnie ten odcinek. Bo to już był chowany w tej miejscówce. Ale stwierdziłem, żeby zobaczyć, jak bardzo pamiętacie i oglądacie tą serię. Żebyście sami napisali, gdzie to było. Koniec chowania się już oczywiście. No i zobaczymy, kto wygra tajną przepustkę. Przypominam, że każdy jeden like to jest... no wiecie co. No wiecie, fałdolec. A 100 tysięcy łapek to robimy Simona o komputer. Ale to by było. 5 tysięcy na odcinek, super. Na pewno mnie stać. No co się... O Jezu, Kruczek. Ty wiem, że grasz na zwłokę, żeby twoi koledzy mogli zająć lepsze miejsca. Bo się umówiłeś z nimi, żeby na pół się podzielicie. Ale tak nie można robić. Witam. Szanuję osoby, które się chowają w domu na kiblu, sobie siedzą z papierem toaletowym w ręce. A nie takie osoby, które słyszę, że spadają z dachu i uciekają na sam dół, jak wchodzę na górę. Ja to znam takich właśnie, takie osoby. Nic tylko sprawdzać potem w nagrywkach. O, czy ktoś mnie zapraszał? Witam, dostajesz prezent ode mnie, trzymaj. Ciebie się nie spodziewałem tutaj, tak szczerze. No ale cóż, przeładuję sobie broń, przynajmniej trochę czasu inni dostaną. Cyk, cyk, dobra. Witam, zasiadasz za stołem? Witam. Wszyscy próbują mnie dzisiaj zbejtować, żeby jak najwięcej czasu stracił. O, no nieźle. No, dobra, nie. Wy jesteście cwaniakami, to ja też będę cwaniakiem, o Jezus. Za dużo właśnie tu za... Jezus! Dobra, no. No to nic, no to strzelamy. A, jeszcze pod schodami nie zerknąłem w sumie, fakt. Dobra, ale amunicję, słabo z amunicją stoję w tej grze, naprawdę. Jezu, i wszyscy sobie specjalnie chodzą teraz, jak ich znajdę, żeby więcej czasu marnował. Dobra. Witam. Niektórzy pouciekali z tego, co widzę, i się schowali na nowo. No dobra, ale w tej grze nie będę wyciągał z tego aż takich konsekwencji. Niech będzie, że jeden raz może takie coś być. Ale żeby uciekać cały czas w domu, a nie że poza domem. W sensie, że no okolice domu. Nawet jak was znajdę, to możecie sobie uciekać nawet w okolice domu. Ale musicie być cały czas w okolicach domu. No niestety tutaj chyba nie uciekniecie, nie ma jak, wątpię. Snipe Jacob tym bardziej. A dobra, masz, daję ci życie. Nie da się cię tu zabić? Nie, dobra. To miało być oszustwo oczywiście. Nawet ciebie tutaj nie spodziewałeś chyba, byku. No nie, koleś mi uciekł ewidentnie. Ale zrobimy takie. 20 sekund. Patrzcie. Ajajajaj. Nie, brakło amunicji. Nie. A, serowar, co ty sobie myślałeś? Że co, przez okno się nie trafię? Dobra, ostatnie. Czy jakoś znajdę? Mam cię. Jaki osz. Dobra. Dawajcie, kto dostaje punkty? Bardzo dużo osób teraz dostaje punkty. Ty dostaje. Tutaj kolega. On. I Timo chyba, tak? No i jednej osoby brakuje, prawdopodobnie nie doleciała do tej wyspy i się schowała gdzieś indziej. No i to tyle, jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, ale z tymi łapkami to nie przesadzajcie, bo nie chcę wydać 3 miliony złotych. Dobra, cześć! No siemka, tu Emercek. Jak widzicie, film znowu nie ma 10 minut, a Piotrek teraz nie może nic dograć, więc ja to muszę wziąć w swoje ręce. Jak wiecie, ostatnio w filmie Noliv grał w Sapera, ja w to nie umiem grać. Ale pogramy sobie, zobaczymy. Tu się chyba wybiera poziom trudności, to ekspert. No i gramy. Totalnie nie wiem, jak to się gra, więc będę klikał randomowe liczby. I... ale to nic, nie poddajemy się. O, super, zacząłem. Dobra, przejdźmy na łatwiejszy poziom, bo tak ciężko trochę. No, dobra. Tutaj na pewno będzie bomba, tyle wiem. Tu też musi być bomba, nie wierzę w takie cuda, nie widzę. Nie wiem dosłownie, jak to się gra, nigdy w to nie grałem. Jak się gra w Sapera. Dobra, ogarnąłem na szybko poradnik, teraz będzie lepiej 100%. Trzeba odkryć sobie... Dobra, ogarnąłem poradnik, teraz będzie na 100% lepiej. Tu jest na 100% bomba. Super. Tu jest bomba. Tu nie ma... Czekajcie, zobaczę, jak on w to grał. Pozycjonowanie.
więc po prostu... Ale pokaż, jak grasz. Tutaj, a jako że bomba trąba jest tutaj, to teraz możemy sobie od tej jedynki zrobić taki kwadracik, cyk, i wiemy, że tutaj nie ma bomby, nie? Nie, no to za dużo myślenia na dzisiaj. To nie dla mnie. Dobra, to za bardzo skomplikowane, no. Mam nadzieję, że już jest 10 minut, bo nie umiem w to grać, także wielkie dzięki za oglądanie i nara.